Pamiętasz jeszcze, Krzysztof, jak się poznaliście z Robertem? Poznaliśmy się, jakby zaczęło się wszystko 14 lutego. Ile lat jesteś razem? Nie wiem, nie jestem najlepszy z matematyki, jestem tylko prawnikiem. No to powinieneś być dobry z matematyki. 2003, czyli... mam będzie mieli 18, 15 lat. 15 lat. Ile jesteś lat prezydentem w Słupsku? 3. Czy ta grupa, która nie głosowała na ciebie ze względu na orientację seksualną, na pewno taka była? Czy myślisz, że teraz ta grupa się zmniejszyła? Myślę, że tak. Bo przyzwyczaili się do tego, że mają prezydenta i oni nie wybierali prezydenta, jak powiedziała jedna z pań zapytana przez dziennikarzy, do łóżka, tylko do rządzenia. Odrobiliśmy przynajmniej w Słupsku jakąś lekcję tolerancji. Teraz czas nadszedł na Polskę. A myślisz, że będzie taki moment, że będzie można mieć męża, ale tak zupełnie oficjalnie? Nie to, że sobie siedzimy i gadamy? Ja już mam męża, tylko że państwo tego nie widzi niestety. To państwo ma z tym problem oczywiście, nie ja, ale myślę, że będzie taki czas. Ale zauważ... I tego życzę państwu na święta, żebyśmy wszyscy byli równi, nie tylko przy stole świątecznym. Jeżeli moja działalność, moja praca, moje wartości pomagają innym, to jest to najważniejsze i to jest też najpiękniejsze, co mi się może w życiu wydarzyć, że ja doprowadziłem do tego, że jestem szczęśliwy, że mam szczęśliwy związek, że robię zajebistą robotę, a przy okazji jeszcze inni mówią, wow, nam się dzięki temu lepiej żyje, czujemy się bardziej szczęśliwi. No to jest to mistrzostwo świata i czego można pragnąć więcej. Chciałbym wszystkim życzyć wesołych świąt i czegoś, co jest najbardziej reglamentowanym towarem w Polsce. Miłości, bezpieczeństwa, równości i przede wszystkim, szczególnie w Polsce, wolności. Naprawdę wesołych świąt.